Witam, przedstawiam kierownicę Zoom 330, Force H68 i M-Wave. Jest to mój drugi film porównujący budżetowe kierownice od 50 do 100 zł ze średnicą montażową 31,8 i szerokością minimalną 700 mm. Przerobiłem ich już naprawdę sporo, a wybieram je, gdyż ich wyższy wznios pomaga zmienić pozycję jazdy na wygodniejszą i bardziej wyprostowaną, a na tym właśnie zależy mi najbardziej. W 2023 roku najtańszego z nich M-Wave'a można kupić za około 50-60 zł. Zoom jest mniej więcej o 10 zł droższy, a za poszerzoną wersję 780 trzeba dopłacić kolejne 10. Natomiast Force, który również okazał się być zoomem, ale o znaczeniu 3-4-5, to koszt prawie 100 zł i jako jedyny masz 45 mm wysokości. Reszta kierownic ma niższe, 3 cm wzniosy. Z kolei najtańszy M-Wave ma największe, bardzo wygodne i rzadko spotykane 10-stopniowe gięcie do środka, czyli backsweep. Zoomy wygięte są o 9 stopni, a najprostszy jest Force i ma ich tylko 6. Wszystkie kierownice są w miarę lekkie. M-Wave, który ma najgrubsze ścianki, jest trochę cięższy od reszty. Na pierwszym miejscu jest Zoom i Force Zoom, ważące po około 300 gramów. Co ciekawe, dodatkowe 8 cm długości podnosi masę ponad 50 gramów. W budżecie poniżej 100 zł nie widziałem jeszcze kierownicy z lepszego aluminium 2 lub 7000. Te wykonane są z najtańszego i najsłabszego stopu serii 6000, przez co wyraźnie na nich zaznaczono, że nie należy ich używać do ostrej jazdy, skakania, downhillu czy stuntu. Jeśli szukasz dużo wytrzymalszej i szerszej kierownicy, to takie zaczynają się od około 130 zł. Nagrałem też o nich filmy, do których linki znajdziesz w prawym górnym rogu i opisie. Irytującą wadą tanich kierownic, której nie mogę zrozumieć, to te małe oznaczenia. Najgorsze jest w Force, w którym nawet nie wiadomo, gdzie jest środek. Pozostałe byłyby nawet dobre, gdyby były nieco dłuższe. Oczywiście wszystko zależy od kształtu mostka, jakiego używasz, ale w tym przypadku ten tani Uno zakrywa wszystkie znaki, jakie są na tych kierownicach. Co jest trudnego w zrobieniu 6-centymetrowej poziomej linii i drugiej idącej przez środek? Nie wiem. Projektują to chyba ludzie, którzy później sami nie jeżdżą na tych częściach. Co do samych kierownic, to w tej cenie nie mam się do czego przyczepić. Zoomów, ProXów, Uno, Wake'ów i podobnych zamontowałem już kilkadziesiąt i wszystkie żyją i trzymają się dobrze, oczywiście jeśli używasz ich zgodnie z przeznaczeniem. Nie licząc tych oznaczeń, które mam nadzieję kiedyś zostaną poprawione, to te kierownice mogę śmiało polecić. Przed zakupem zwróć tylko uwagę na to, jaki potrzebujesz wznios, szerokość i gięcie, bo to tylko w sumie je różni. Dzięki za obejrzenie. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało w komentarzach. A jeśli film Ci się podobał, zapraszam do zostawienia łapki i zasubskrybowania mojego kanału, w którym nowe filmy publikuję w każdy poniedziałek i czwartek. Cześć!